Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. W Polsce przybywa prezydent Stanów Zjednoczonych. W Warszawie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Polski przywódca podkreślał znaczenie wczorajszej wizyty Joe Bidena na Ukrainie. Zapowiedział działania dyplomatyczne, których celem będzie wzmocnienie więzi transatlantyckiej między Waszyngtonem a Unią Europejską. Dziękuję za tą wczorajszą wizytę, bo to był dla tych wszystkich ludzi ważny znak. Znak tego, że wolny świat nie zapomina, mało, że wolny świat i największy jego lider, prezydent Stanów Zjednoczonych, jest przy nich. To był, panie prezydencie, ja to doskonale wiem, także i jak naprawdę wielkiej odwagi, za co ogromnie dziękuję. Cieszymy się ogromnie, że możemy pana gościć w Polsce. To dla nas także jest niezwykle ważny znak bezpieczeństwa. Jutro spotkamy się z naszymi sojusznikami tutaj ze wschodniej flanki NATO, bo dla nas wszystkich to jest niezwykle ważna wizyta symboliczna tutaj w regionie. My nie odbieramy jej tylko po prostu jako Polacy, jako wizyty u nas. To jest wizyta w naszym regionie połączona z wizytą w Kijowie. To jest bardzo mocny sygnał odpowiedzialności, którą Stany Zjednoczone nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata. Staramy się być w tej chwili nie tylko tym, którzy ze strony Stanów Zjednoczonych i NATO to bezpieczeństwo mają zagwarantowane, ale także tymi, którzy również i to bezpieczeństwo niosą do innych. Ta wizyta pana prezydenta odbywa się właśnie u nas, bo myślę, że Polacy odbierają to także jako pewne docenienie naszego wkładu również w budowanie bezpieczeństwa naszej części Europy. To, co się dzieje w tej chwili i ta niezwykła rola, którą realizują poprzez działanie pana prezydenta Stany Zjednoczone, jasno pokazuje, że więź transatlantycka jest kluczowa dla Europy. W 2025 roku będzie polska prezydencja w Unii Europejskiej. Chcemy i podejmiemy jeszcze w tym roku, w maju, specjalną uchwałę w tej sprawie. Chcielibyśmy, żeby ta uchwała była na rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej, żeby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśnienia więzi transatlantyckich. Więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, więcej współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Joe Biden w trakcie rozmów delegacji polskiej i amerykańskiej mówił, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Zapewniał, że siły amerykańskie pozostaną w naszym kraju. Wyraźnie powiedziałem, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasza rola w świecie wykracza poza Europę. Musimy mieć bezpieczeństwo w Europie. To podstawowa kwestia i o największej konsekwencji. Zobowiązania Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwały. Tak jak powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu podczas mojej wczorajszej wizyty w Kijowie, że możemy z dumą powiedzieć, że nasze wsparcie pozostaje niezachwiane. Chciałem podziękować panu prezydentowi za to, jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu. To, co zrobiliście, jest niezwykłe. To nasze żelazne zobowiązanie do wspierania Ukrainy przetrwa. Nasze siły będą w Polsce. W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo. Mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe. Przez to zwiększymy na pokolenia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nasze relacje to relacje o krytycznym znaczeniu. Mam nadzieję, że będziemy mogli je kontynuować. Rosyjski agresor Władimir Putin ogłosił dziś zawieszenie udziału Moskwy w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu Nowy Start. Zostało ono zawarte w 2010 roku i dotyczy redukcji broni jądrowej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w odpowiedzi podkreślił, że rok od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Putin dał do zrozumienia, że szykuje się do kolejnej wojny. It is President Putin who started this imperial war of conquest.
To Władimir Putin rozpoczął tę imperialną wojnę podboju. To Putin eskaluje wojnę. Myślał, że może zniszczyć Ukrainę i nas podzielić, ale nie docenił determinacji narodu ukraińskiego w obronie ojczyzny i nie docenił naszej jedności. Minął rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji i nie widzimy żadnych oznak, że prezydent Putin przygotowuje się do pokoju. Wręcz przeciwnie, jak dziś dał jasno do zrozumienia, przygotowuje się do kolejnej wojny. Więcej broni jądrowej i mniej kontroli zbrojeń czyni świat bardziej niebezpiecznym. Wzywam dziś Rosję do ponownego rozważenia decyzji o zawieszeniu udziału w porozumieniu Nowy Start. Musimy pamiętać, że jest to jedno z ostatnich dużych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, jakie mamy. Na Ukrainie dalej giną ludzie. Rosja ostrzelała Chersoń. Prowadzi zbrodnicze działania na wschodzie. Wizyty w Kijowie składa dziś premier Włoch Giorgia Meloni. Mała wioska oddalona zaledwie kilka kilometrów od linii frontu. 8-letnia Wiktoria doczekała się wreszcie ewakuacji. Policjantka ostrożnie zakłada jej kamizelkę ochronną i hełm. Na zewnątrz jest bardzo niebezpiecznie. Coraz więcej budynków mieszkalnych jest niszczonych. Ludzie cierpią. Dzieci nie powinny tu być. Ludzie są przerażeni, cierpią, ale nie tracą nadziei. Myślą o dzieciach, o ich przyszłości. Czekają na jutro, bez wojny i bez przemocy. Czekamy na pomoc, na pokój, żeby dzieci żyły i były zdrowe. Wiktor, chirurg pracujący w pobliżu frontu, niemal codziennie zagląda śmierci w oczy. Pracuje w szpitalu polowym, doskonale wie, co dzieje się tutaj z ludźmi. Po ranach rozpoznaje wyniszczające ostrzały przy użyciu artylerii i ataki piechoty. Tu przechodzi stabilizator, przewozi. Trafiają do nas ranni, leczymy ich, stabilizujemy i przywracamy funkcje życiowe oraz kierujemy do kolejnego etapu. Są ewakuowani do szpitala. Tutaj nie mogą zostać. Im bliżej frontu, tym bardziej niebezpiecznie. Dziś przekonał się o tym Chersoń, ostrzelany z wyrzutni rakietowych Grad. Pociski trafiły m.in. w przystanek komunikacji publicznej, bloki mieszkalne i sklep. Kolejne rosyjskie zbrodnie pociągają za sobą kolejne ofiary. Prezydent Wołodymyr Zełenski publikuje zdjęcia. Świat nie może zapomnieć ani na minutę, że rosyjskie okrucieństwo i agresja nie mają granic. Po tym jak wczoraj na Ukrainie pojawił się Joe Biden, wśród ludzi odżyła nadzieja, że nie zostaną sami, że wojna niebawem się skończy. Te nadzieje podtrzymuje w swoich obywatelach prezydent Wołodymyr Zełenski. Rozmawialiśmy z prezydentem Bidenem o tym, jak w tym roku zakończyć zwycięstwem wojnę rozpoczętą przez Rosję. Dziś do Kijowa pociągiem dotarła premier Włoch. Wczoraj Giorgia Meloni przebywała w Polsce. Spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Telefonicznie kontaktowała się z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. To były informacje dnia. Dziękuję. Z Panem Bogiem.